Jest taka jedna rzecz w Biblii. W Ewangelii Marka, poczytamy z Ewangelii Marka, 4 rozdziału. Tutaj Jezus mówi o siewcu. Znowu począł nauczać nad morzem i zeszło się do niego mnóstwo ludu. Takiż musiał wstąpić do łodzi i usiąść na niej na morzu, a cały lud był na lądzie nad brzegiem morza i nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach. I tak mówił do nich w kazaniu swoim. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać, a gdy siał, padło jedno na drogę, przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, aż że nie miało korzenia uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zdusiły je i owocu nie wydało, a inne padło na ziemię dobrą. Wzeszło, wyrosło i wydało owoc 30-krotnie, 60-krotnie i 100-krotnie. I mówił, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. To były ciekawe w ogóle jego słowa. Bo Jezus w ogóle, wiecie, do kogo mówił? Do tych, którzy słuchają. To było piękne. Ja kocham Jezusa, bo On nie miał względu na osobę. Jego w ogóle nie interesowali ludzie, którzy nie słuchali. Dzisiaj wielu chrześcijan się zastanawia, czemu ktoś mnie nie słucha, czemu nie chcą iść za moim słowem. Ja mówię, weź, daj spokój. Olej. Olej temat. Idź do tych, którzy słuchają. Bo tak robił nasz mistrz. Ja zawsze mówię, jeśli masz zamęt i nie jesteś w stanie uruchomić się, jeżeli chodzi o zorientowanie się, co się dzieje w duchu, to patrz na Jezusa. To najlepszy wzór. On mówi, kto ma uszy, niechaj słucha. Kto nie chce słuchać, cześć. Żadnych sentymentów. Syn Boży nie miał wyrzutów sumienia. Czego nie słuchają. W ogóle żadnych skrupułów. Czysta miłość zaznaczam, czysta miłość. Niesentymentalna miłość. Ludzie mylą miłość z miłością sentymentalną. Miłość sentymentalna to jest produkt religii i humanizmu. No jak zaczęliśmy, wiecie, my przez lata wychodziliśmy z Agatą sami na ulicę. Sami. Sara była malutka, ubierała się w jakiś kożuszek, w jakieś tam ten waltko, stała, śnieg sypał, a my głosiliśmy Chrystusa naprzeciwko galerii w Warszawie. My nie szukaliśmy wspólników. Od początku sami. Jak zaczęliśmy budować wspólnotę w Warszawie, zaczęliśmy wyprowadzać ludzi na ulicę. Ja mówię, nie każdy będzie z was ewangelistą, ale każdy niech przejdzie ulicę. Idź, głoś, strać twarz, daj się nagrać, podpisz swoje imię, nazwisko, niech cały świat wie, że jesteś narodzony z Bożego Ducha. Jak jutro pójdziesz do pracy, niech ci ktoś plunie w twarz. Niech powie, ty debilu, co tam robiłeś na tej ulicy? I już nie będziesz miał problemu z przyznawaniem się do Jezusa. Jedno zdjęcie na Facebooku. Z imieniem, z nazwiskiem i z numerem telefonu. I koniec, twarz stracona i nie trzeba się bujać, rozumiesz? Kiedy ludzie zaczęli wychodzić na ulicę, zaczęły się przełomy w ich życiu. Zaczęły się przełomy. Przełomy. Zaczęli słyszeć lepiej. Zaczęli mieć uszy. Powstali się częścią. Częścią. Zaczęli też się uczyć, że mają siać i nie martwić się, kto przyjmie. Chodzi o to, że wzór jest nam pokazany. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z 12 o te podobieństwa. I on do nich mówi tak dalej. Nie rozumiecie tego? Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne? To, o czym powiedział tutaj Jezus, jest pewnego rodzaju podstawą do zrozumienia, w jaki sposób się funkcjonuje w chrześcijaństwie. Syn Boży, najlepszy kaznodzieja wszechczasów, on mówi, jeśli tego nie zatrybicie, to nie zatrybicie innych rzeczy. Będziecie próbowali, będziecie mieli po parę procent z innych rzeczy, ale nigdy w pełni, bo to jest furtka. I on mówi tak. Siewca rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, których gdy je słyszeli, Zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Ja po kawałku coś wam pokażę. Wiecie, że w ogóle słowo droga i doktryna to jest jedno słowo. Droga, bo Grecy sformułowanie droga, fizyczna droga i sformułowanie droga duchowa, doktryna duchowa, tak? Oni używają jako jednej formuły drogi. Dlatego pierwszych chrześcijan nazywali droga w ogóle. Czyli prawidłowa doktryna, prawidłowa formuła rozumienia. Rozumiecie, jak w ogóle czytacie o drodze. Dlatego Jezus powiedział, ja jestem droga. Ja jestem doktryna. Doktryna to jest takie teologiczne słowo, tak brzmi dziwacznie, ale czym jest doktryna? Doktryna, tak, to jest określona prawda, nazwana prawda, ostateczna prawda, do której nie można podejść relatywnie. To jest doktryna, na przykład to, że Jezus jest Bogiem. Rozumiecie? To jest doktryna. To, że Jezus przyszedł w ciele, to, że Jezus zmartwychwstał, to jest doktryna. Na tym się opiera, to my po tym chodzimy. Prawda? Jak ktoś na przykład do mnie mówi, ja mam wątpliwości, czy Jezus jest Bogiem. Ja mówię, dawaj, trzeba cię uwolnić od demonów. Uwolnić, bo zdemonizowany jesteś. Na różnym odcinku, głębszym, mniejszym, nieistotny, dawaj, chodź, wiem, co z tym zrobić. Tak? Ale jeżeli ty masz wątpliwość, czyli ty masz wątpliwość doktrynalną. Bo jak ktoś ma wątpliwość drugiego rzędu w czymś, to nie ma żadnego znaczenia. Jeden ma wątpliwość, czy ja powinienem chodzić w krótkich spodenkach, drugi, czy nie powinienem. Kiedyś jak ktoś takie pytanie zadał, to jeden z ludzi od nas kościoła mówi, w ogóle cieszy się, że on ubrany chodzi. Poznając jego wolność, to mógłby jakiś zajesz. Rozumiesz? W ogóle dziękujcie Bogu, że chodzi w ubraniu. Nie szukajcie w ogóle dziury w całym. Tak? Bo jeszcze nie jest najgorsze. Droga to utarte schematy myślowe. To rzeczy, ci, którzy to są... Ja nie chcę wam dzisiaj mówić o sprawach Nowego Narodzenia związanych z tym fragmentem, bo ja nie o tym chcę powiedzieć, to jest o wiele głębsze. Ja chcę ci powiedzieć o tym, że Jezus tutaj mówi, że jest taka grupa ludzi, która jest na drodze. Czyli w tym wypadku na fałszywej formule rozumienia. Mają złą doktrynę. Oni mają utarte toki myślowe. Utarte toki myślowe, rozumiesz? I te utarte toki myślowe powodują, że chrześcijanin jest zablokowywany. On się blokuje. Utarte toki myślowe. Poprzez to, że się długo w czymś żyło, poprzez to, że się długo było w jakichś religiach, również poprzez to, że było się poranionym. Przez życie, przez rodziców, przez w ogóle ludzi, którzy są wokół ciebie. Utarte toki myślowe, rozumiecie? Utarte. Prowadziłem mnóstwo terapii zagadkowych. Jesteśmy terapeutami też w ogóle. Prowadzimy terapię z ludźmi. Nasze terapie są bardzo szybkie. Ludzie, którzy są po 20 lat w depresjach, wychodzą w 3 miesiące. W 3 miesiące. Wychodzą z leków, wychodzą ze wszystkiego, ponieważ łączymy przekazywaną prawdę z cudami. Jak przychodzi ktoś, kto ma schizofrenię, to nie próbujemy przetłumaczyć mu, że jeszcze długo musi w tym być, tak? Tylko kładziemy na niego ręce i nakazujemy, żeby mu się w ogóle w mózgu pozmieniało. Mu się zmienia. Tak? Potem go prowadzimy przez system wyprowadzenia ze zranień i innych rzeczy. Ale to, że jest jakaś grupa ludzi, która jest na drodze, to jest informacja dla nas, tak? Że jeżeli stoisz na czymś, co jest nieprawdziwe, nieprawdziwe przekonania, nieprawdziwe przyzwyczajenia, nieprawdziwe rzeczy, to cię będzie blokować. To możesz mieć niesamowite chęci, ale ziarno, które zostaje w ciebie wrzucane, będzie wyjadane przez diabła, bo jesteś płytki. Płytki jesteś. Rozumiecie? Bo masz coś z głową. Jak byłem jeszcze w kościele średniośrodkowym, to wmówiono mi, że kobieta nie może nauczyć. Ja się do tego przyzwyczaiłem. Rozumiecie? I to się we mnie wbiło i to spowodowało między innymi, tak, że moje poranienia, tak, one gdzieś przestały być leczone. Ja naprawdę zacząłem uważać, że kobieta to nie jest w duchu tak wartościowa jak mężczyzna. No bo do tego mnie to doprowadziło. Rozumiecie? Ale kiedy przyszedł moment zrozumienia prawdy, ja pokutowałem z tym. Pokutowałem. Ja zrozumiałem, że w duchu nie ma różnicy między mężczyzną a kobietą. Że to są złe interpretacje, że to są różnego rodzaju tłumaczenia, które nie mają nic wspólnego z prawdą. To nie jest prawdziwe, ale lata trwałem w tym, co jest fałszywe. Rozumiecie? I w wielu innych dziedzinach. Wbito mi do głowy, jak byłem w kościele zielonoświątkowym, że Bóg uzdrawia, kiedy mu się zechce. Jednych uzdrowi, innych nie uzdrowi. Agata wtedy się rozchorowała, jak tam byliśmy. Rozchorowała się na chorobę, która była w ogóle nie wiadomo było, co to jest. Jej ciało zaczęło się pokrywać krostami, swędziało ją wszystko. To się robiło takie zrogowacenia na tym. Brała sterydy, nic to nie pomagało. Tak? Kładli na nią wszyscy ręce, starsi zboru, wszyscy. Ja się modliłem modlitwą Hioba, bo mnie przyszli, powiedzieli, starsi, że tak się modli. No wiesz, może Pan ją czegoś uczy. Jak dzisiaj, pamiętam, klęczałem, mówię, Panie Boże, niech na mnie to spadnie. Ja jestem silny, ja wytrzymam. Bo tak miałem zrytą głowę, czym? Fałszywą doktryną. Ale któregoś razu usłyszałem o pewnym kościele w Warszawie. Dzisiaj ten kościół jest zwykłym jakimś tam kościołem. Usnęli. Wszyscy usnęli, z pastorem na czele. Ale kiedyś to był przebudzony kościół. Przebudzony kościół. Tam podczas uwielbienia przyszedł ślepy, przekroczył próg, natychmiast odzyskał wzrok. Tam wprowadzali ludzi na wózkach i ludzie wstawali z wózków. Jaki był czas tego kościoła? W tym czasie my tam poszliśmy do tego kościoła. I poszedłem do tego pastora, i mówię do niego, posłuchaj, pomóc się o nią, może ty coś możesz. On tak na mnie spojrzał w ogóle z litością. Wiesz, zaraz sobie potem przywołałem, jak Jezus spojrzał z litością na człowieka, który przyszedł i zapytał, czyli uzdrów go, jeśli coś możesz w ogóle, nie? I ten pastor podszedł do Agaty i mówi do niej tak, ile ty wierząca jesteś? A ona mówi 2 lata. A on mówi, to ty się nie módl, bo ty nie masz pojęcia o modlitwie. Rozumiesz? I podszedł do niej, spojrzał jej w oczy i powiedział tak, diable, znasz mnie. Siedzę w okręgach niebieskich z Chrystusem Jezusem. I musisz robić to, co ja ci każę. Teraz w imieniu tego Jezusa nakazuję ci odejść od tego ciała. Bom! Poszedł. Ja mówię, no piękna modlitwa. Piękna modlitwa. A potem podszedł do niej taki Ukrainiec i mówi do niej tak, siostro, ja nie wiem, czy to jest z Pana, czy to nie jest z Pana, ale uważam, że powinnaś wziąć musztardę, wrzucić do wanny, zamieszać, zanurzyć się 3 razy i wyjdziesz bez prosty. Wieczorem Agata wzięła musztardę salecką, wrzuciła do wody, zamieszała, zanurzyła się 3 razy i wyszła bez prosty. I my zrozumieliśmy bardzo ważną kwestię, że to od nas zależy, co w naszym życiu się stanie. Ponieważ niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dał synom ludzkim. Doktryna. Doktryna prawidłowa. Ci, którzy stoją na fałszywej doktrynie, na fałszywym zrozumieniu, to są ludzie zablokowani. Dlatego diabeł ma tam prosty dostęp. Przychodzi prawdziwe, namaszczone słowo, ale ono działa króciutko w tych ludziach. Zaraz jest wybrane, okradzeni są. Jak to jest możliwe? Dzieci Boże. Ale jednak jest możliwe. Jak ktoś jest płytkie, to łatwo wybrać. Dlatego mega istotną sprawą, tak? U każdego chrześcijanina, który chce się rozwijać, to jest decyzja o tym, że zmienię wszystkie swoje poglądy na Twoje poglądy, Panie, choćbym życie miał zapłacić. Choćbym miał wszystko stracić. Choćby mnie mąż czy żona zostawili. To ja to wszystko zmienię. Każdy mój pogląd na Twój. Nigdy nie podejdę do żadnej z Twoich prawd. Inaczej, jak w ten sposób, że jest to ostateczność. Nieważne, co będę czuł, nieważne, ile mnie to będzie kosztować. Nie będę stał na fałszywej doktrynie. Duchu Święty, otwórz przede mną wszelkie możliwości. I wiesz, co się stanie? On Ci wszystko otworzy. On skieruje Twój wzrok na prawdę. Rozumiesz? My się zaczęliśmy kiedyś modlić, Duch się teraz pobudził. Módlcie się, żebyście się śnili ludziom. Modliliśmy się. Zaczęły być masowe telefony do nas. Proszę Panią, ja Pani nie znam, ale Pani mi się dzisiaj śniła. Jak rano wstałam otworzyć pocztę, weszłam do internetu i wybiło mi się Pani zdjęcie. Ja uważam, że muszę do Pani zadzwonić. Co mam robić? Nawróć się. Nawróć się. Nawróć się. Chodzi o to, że jesteśmy ludźmi, którzy od Boga wszystko mogą dostać, co chcemy. Ale musimy być otwarci, pojemni, jesteśmy naczyniami. Naczynie, żeby mogło być napełnione Bożymi rzeczami, musi być opróżnione z rzeczy niebożych. Nie można do jednego naczynia załadować, tak, materiału Bożego i jednocześnie zostawić materiał nieboży. Nie można załadować kłamstwo i prawdy. Nie można. To jest fikcja literacka, bo to nam się wymiesza. To zacznie nam... I to przyniesie potężną stratę do naszego życia. Dlatego na przykład uczymy ludzi, nie słuchajcie pewnych kaznodziei. Nie bierzcie, nie wchodźcie do internetu, o, wszystkiego sobie potrzebuję, po co sobie przesłuchasz wszystkiego? Ja Cię uczę, jak masz wierzyć i stać w odwadze, a Ty sobie słuchasz kaznodziei, to Ci każe kupować konserwy, bo on już czwarty koniec świata wyprorokował. Dlatego ktoś do mnie dzwoni, wiesz, że ma być koniec świata, znowu czerwony księżyc. Ja mówię, wiesz co? Mówię, 4 ostatnie przegapiłem. A teraz mamy ewangelizację, akurat się tym nie zajmuję. Ty się skupiaj na 5. końcu świata, a ja idę głosić Chrystusa ukrzyżowanego. Ja się nie interesuję końcem świata. Wiecie dlaczego? A co mnie to obchodzi? Jak ja się zabieram pierwszym transportem? Ty, co Cię koniec świata obchodzi? Albo co Cię obchodzi, czy w wielkim ucisku będzie to, czy tam, tak Ciebie tam nie będzie. Ja nie rozumiem o to kama. Po co tu siedzieć i słuchać dziwactw, tak? Jak to trzeba praktycznych rzeczy słuchać. Ja kocham praktyczne rzeczy, Dlatego mówimy, nie słuchajcie rzeczy zbędnych, bo to was zawali, to was jakby zagłuszy. Nie będziecie mieć uszu do słuchania, będziecie płytcy, mimo że pełni wiedzy. O ile jest chrześcijan pełnych wiedzy, słuchajcie. Pełnych wiedzy. Na początku zaczynaliśmy naszą publiczną służbę, dzwonili do nas, pisali, prorokowali, tak mówi Pan, Pan ma dla Ciebie słowo. Ja mówię, Ty, uspokój się. Jaki Pan ma dla mnie słowo? Ty się od głowy. Ty myślisz, że ja jestem z pierwszej łapanki, mam kręcone włosy i 15 lat, że ja będę słuchał Ciebie, że Ty mnie mówisz, że Pan do mnie coś mówi, ja mam Ducha Świętego i przebywam z Nim w głębokiej relacji. A Ty mnie mówisz, że czarne chmury nade mną i że niczego nie osiągnę. Bez przesady. Złe rozmowy tkwią dobre obyczaje. Taka doktryna. Złe rozmowy tkwią dobre obyczaje. Taka modlitwa, Panie, zachowaj mnie od ludzi przewrotnych i złych, to jest piękna modlitwa. Ja się kiedyś pomodliłem, mówię, Panie, ja Cię proszę, żeby z pewnymi braćmi i siostrami tylko w niebie się spotkać. Tak mi dopomóż. Ja nie chcę tu na ziemi. Ja nie chcę z nimi mieć kontaktu. Niech oni zeżyją swoim, ja nie chcę. A ja chcę w prawdzie. I to nie jest wbrew miłości. Bo miłość nie polega na tym, tak? Że otwieramy ramiona i mówimy, wszyscy w nas wiedźcie teraz. To nie jest miłość. Bo Jezus tak nie robi. Mamy wzór. Tak? Wzór. Jedyny wzór. Naszym wzorem nie jest nikt inny, tylko Jezus. Tylko On się nie pomylił. Pamiętajcie, każdy się pomylił. Święty Paweł się pomylił, Piotr, wszyscy się pomylili. Tak. Każdy z nich się pomylił. To nie są wzory dla nas. Można brać przykład w Duchu Świętym, przyglądać się, jak tam oni żyli, co oni tego, ale to Jezus, On się nigdy nie pomylił. Dalej jest napisane. Tak. Na gruncie skalistym. Grunt skalisty to jest synonim intelektu i życia w mocy. Jeżeli Słowo, prawda Boża jest filtrowana przez nasze poranione dusze, to mamy poważny kłopot. Większość ludzi ogląda Boga przez pryzmat swoich rodziców. Rodzą się na nowo. W duchu. Ale ich psychiki, ich dusze są poranione. Są poodrzucani. Nigdy nie poznali głębi relacji rodzinnych. Rozumiecie? I w związku z tym nigdy nie idą w głęboką relację z Bogiem. Ona jest zawsze zdystansowana. Zawsze jest dystans. Jedyną osobę, którą znam fizycznie, tak, która jest niepokrzywiona emocjonalnie, to jest nasza córka. Nasza córka ostatnio w kościele zapytała jednej dziewczyny, czy kompleksy to są takie małe zwierzątka. Bo ona nie wie, co to jest kompleks. Nasza córka nie wie, co to jest odrzucenie, poniżenie. Ona tego nie wie. Rozumiecie? Ona nie wie, co to jest bać się, że tam kogoś nie, że ojca i matki nie będzie, że to ona nie wie. Nasza córka, gdybym ją wziął do któregokolwiek z was tutaj, dzisiaj, widziałaby cię pierwszy raz, ja bym powiedział, Sarciu, to jest ciocia, ona chodzi z Bogiem, to będziesz dla niej pierwsza po Bogu. Ona w ogóle będzie tak tobie podporządkowana, jak Bogu samemu. Sara jest, ma 10 lat, jest narodzona z Bożego Ducha, wypełniona Duchem Świętym. Rozumiecie? To jest takie dziecko. Ona jest normalnie rozwinięta. Ale większość ludzi tak nie ma. Ja przedtem do Jezusa byłem poraniony od góry do dołu. Narodziłem się w moim duchu, amen. Ale moja psychika dalej była chora. Miałem rany takie, a na tych ranach demony. One się pastwiły na tym. Już nie miały dostępu do mojego ducha, ale nad moją psychiką się pastwiły. I teraz kolejna grupa ludzi, to jest grupa ludzi, która poprzez swoje zaburzenia próbuje filtrować prawdy Boże. Dlatego tak bardzo należy cisnąć na ludzi, jeżeli chodzi o uzdrowienie duszy. Paweł o tym mówi cały czas. Zmieńcie umysł, zmieńcie umysł, zmieńcie umysł, zmieńcie umysł. On nie mówi zmieńcie ducha. Nie istnieją choroby duchowe. Nie istnieje uzdrowienie duchowe. Istnieje uzdrowienie duszy. Człowiek jest trójjedyny. Duch, dusza, ciało. Nasze dusze, czyli psychiki są poranione. Nasz intelekt, nasze emocje, nasz ośrodek decyzyjny jest zachwiany. Każdego chrześcijanina, którego zapytasz, normalnego, chodzącego w Duchu Świętym, zapytasz tak. Jesteś za tym, żeby głosić Ewangelię? No pewnie! To choć idziemy głosić. No weź. Jak powiem, kto jest za głoszeniem Ewangelii, wszyscy podniesiecie palce. Ale jak powiem, teraz idziemy tam, tak? I będziemy teraz głosić Ewangelię. Pójdziemy do restauracji. Wejdziemy i zapytamy, czy ktoś zna Jezusa? Halo! Nie wiem, kto ze mną głosić. Ktoś pójdzie pewnie. Ale tak jest w ogóle w życiu. Dlaczego? Bo ludzie mają kompleksy. Bo ludzie nie wierzą w to, że kiedy przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to są jak On. Stąd napisano, bogami jesteście. Gdyż bogami nazwano tych, których doszło Słowo Boże. Jesteśmy jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Tylko nas czcić nie można. Jedyna różnica między narodzonym z Bożego Ducha a człowiekiem a Bogiem. Ale żeby taką rzecz przyjąć, żeby tak rozumieć, tak, to trzeba dać się uzdrowić. Nie można przeprowadzać prawd Bożych przez ich chory intelekt i zranione emocje. Skąd poróżnienia w kościołach normalnych? Ja nie mówię o tym, że się odchodzi z religijnego miejsca, bo to jest normalne, że się odchodzi. Ale ja się pytam, skąd bundy, skąd niesnaski, skąd fochy u chrześcijan? Jak można mieć focha na kogoś? Jak się można obrazić na kogoś? Przepraszam. Ja mówię, że to jest demoniczne. Ja mówię, francuski duch, la foche. Gniewają, on się gniewa, po mnie zranił. Ja mówię, jak cię zranił? Czy ty jesteś chory na głowę całkiem? Zranił cię, no zranił cię. Bo co ci nie zrobił? Bo ci dzień dobry nie powiedział, bo ci ręki nie uścisnął, tak? Cię zranił, się nikt ze mną nie przywita, cię sam wita. Człowieku, nikt do mnie nie dzwoni, to ty dzwoni. Ja nie rozumiem, jak nikt do ciebie nie dzwoni, to może się zorientuje, że jesteś nieciekawy. Może przyjść przed Bogiem, będę nieciekawy jakiś jestem, zmiłuj się na mnie. Ty mieszkasz we mnie, ja jestem nieciekawy. Teraz będę dzwonił do innych, tak? Właduję im się z kopytami do życia, bo na tym miłość polega. Tak? Ale żeby tak myśleć, to trzeba chcieć się dać uzdrowić. Dlatego ci, którzy są na gruncie skalistym, to są zatwardziali na pułapie niechęci uzdrowienia. Oni mówią, nie, a nie zrobię tak, nie będę cię słuchał. Jak ja na przykład do ludzi mówię, weź mnie słuchaj. Nie będę, ja będę Jezusa słuchał. Ja mówię, to tam potem idź do Jezusa, żebym cię przytulił. Do Jezusa idź. Niech cię Jezus przytuli i do Niego zadzwoń, jak masz sprawę. To my nie chcemy. Ty, rozumiem, o co chodzi, bo ty jesteś tylko człowiekiem. Haha, tam się widzisz. Bo tu jest twój lęk przed ojcostwem. Ja ci ojcostwo proponuję. Ojcostwo. Byłem przy dwóch porodach naszych dzieci. Jak Agata rodziła i Wiktora, i rodziła Sara. Jak rodziła Wiktora, byłem jeszcze niezbawiony. Jak rodziła Sarę, byłem już zbawiony. Wiecie, poród, ona przeżyła poród, na pewno 1000 razy bardziej niż ja. Ale ja przeżyłem ten poród. Przeżyłem dlatego, że ja zobaczyłem, że tak naprawdę coś umiera w niej, żeby coś się rodziło. Ona, jakoś ona umierała tam, rozumiecie? Pamiętam, jak Sara już miała głowę na zewnątrz, to Duch Święty do niej powiedział, tak się będziesz modlił, jak ona teraz krzyczy. Z takim zaangażowaniem, będziesz rodził życie. Będziesz rodził życie, w takim stanie w ogóle. Będzie w tobie coś umierać, żeby życie wychodziło, tak? Chodzi o to, że nasz intelekt, rozumiecie, on zawsze będzie przeczył pewnym rzeczom. Nasze emocje, które nie są uzdrowione, zawsze będą przeciwne temu. Nie będziemy doceniać czegoś takiego, że ktoś na przykład rodzi nas teraz w duchu, że ktoś jest z nami, że nasz lider, nasz pastor to nie jest jakiś ojciec, dyrektor, proszę Ciebie, tylko to jest ktoś, kto wchodzi w rolę ojcostwa jakiego. Nie będziemy się, a jak my damy się uzdrowić, to my nie będziemy się tego bać. I te rzeczy, o których mówi tutaj w ogóle Pismo Święte, będą dla nas coraz jaśniejsze. Idź za moim przykładem, mówi Paweł do Tymoteusza. Wiecie, o co chodzi? My się nie boimy mówić do naszych ludzi, idź za moim przykładem. Ja nie mówię do ludzi, bierz przykład z Jezusa. Bo Paweł tak nie naucza. Paweł stał w miejscu prawdy, prezentował Chrystusa i mówił do Tymoteusza, ty poszedłeś za moim przykładem, moją wiarą, tak? Moim sposobem myślenia. Wchodził w rolę ojca, tak? A Tymoteusz uczył się tego, jak wychodzić z zaburzeń. Schodził z gruntu skalistego. Nie mają w sobie korzenia. Gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. Ci ludzie, którzy są zaburzeni w Kościele, kiedy przychodzi kryzys życiowy, tak? To niestety ich intelekt i emocje nie są w stanie utrzymać praktyki. I się wywalają. Wywalają się. Wiecie, w zeszłym miesiącu odeszło od nas kilkanaście osób z Kościoła. Nie wytrzymali nacisku prawdy. Chcieli żyć cieleśnie. Odchodzili. I w tym czasie znaleźliśmy salę. Do tej pory płaciliśmy 10 000 miesięcznie. Teraz sam czynsz wynosi 16 000 plus prąd, plus ogrzewanie na zimę. Czyli na zimę 18 000 z prądu. I w tym czasie, kiedy odchodzi kilkanaście osób z Kościoła, Bóg daje nam tą salę, o którą się modlimy już dłuższy czas. Mamy mniej ludzi, jest w związku z tym, że wielu z nich to byli publiczni ludzie, w związku z tym ja nagłośniłem sprawę, bo oni występowali publicznie w imieniu naszej służby, więc ja nagłośniłem, że w naszej służbie już nie są. Generalnie jest Kongo, człowieku, wszędzie, w związku z tą całą sytuacją, tak? A ja podejmuję decyzję, że się przeprowadzamy teraz. Że przeprowadzimy się, damy radę. Gdzie zrobimy to? Robimy to. Idziemy. Będzie dużo pracy. Trzeba wyszykować tą salę. Potrzebujemy jeszcze więcej pieniędzy. Zdobędziemy te pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że ja nie stoję na poziomie jedynie intelektu emocji. Wiecie, jak moje emocje wyglądają w tym czasie? W tym czasie były takie. Tylko, że ja już na nich nie stałem. One już nie były wymiernikiem tego, co się dzieje wokół. I kryzys nie był w stanie mnie zdusić, tak? Teraz w niedzielę już mieliśmy pierwsze spotkanie na tej sali. Ludzie płakali ze zmęczenia. Płakali ze zmęczenia. Ale lubili. I stanęliśmy w miejscu zwycięstwa. Dlaczego? Dlatego, że nie byliśmy rozchwiani wewnętrznie. Mieliśmy korzeń. Lada wiatr historii nie był w stanie nas zawiać. A innymi, zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładnęła nimi i zduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje. Ciernie to niechęć rezygnacji ze świata i ciała. Ciernie to niechęć rezygnacji. Wiecie, nowożytne chrześcijaństwo, w cudzysłowie, zliberalizowane, tak? Ono nam wmawia, że my możemy żyć jak chcemy. Ludzie, my pójdziemy wszyscy do nieba, jeżeli jesteśmy odrodzeni z Bożego Ducha. No nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że Ty możesz przeżyć swoje życie w sukcesie i odebrać koronę od Boga, nagrodę, rozumiesz? Albo możesz swoje życie przebimbać, nie zostawić po sobie za żadnego śladu, a jak pójdziesz do nieba, to nie będzie co wyświetlić, proszę Ciebie, na telewizji. Przyjdzie Archanioł Gabriel, odpali, proszę Ciebie, palnik z ogniem, tak? Puści ogień na wszystkie Twoje czyny, tak? I zostaną zgliści. I Pan Jezus da Ci miotłę i będziesz zamiatał przy tym murze tam, a na ziemię będzie leciał złoty pył. Tak się przyczynisz. Jedyną rzecz, którą dostaniesz, to miotłę. Ja nie chcę zamiatać w Królestwie. Mnie to nie interesuje. Wiecie, co mnie interesuje? Że pójdę do nieba, stanę przed Ojcem. On powie, sługo dobry. Byłeś wierny w tym, co małe. Tak? Dostaniesz to, co wielkie. Zarządzaj. Mnie to interesuje. Ja idę po koronę. Ja nie tylko idę do nieba. Ja mam pewność zbawienia. Jestem odrodzonym z Bożego Ducha człowiekiem. I nie mogę nie iść do nieba. Tu nie chodzi o niebo. Tu chodzi o to, żeby sobie piekła na ziemi nie zrobić. Tu nie chodzi o niebo żadne. Niebo to Jezus załatwił. Tam się nie mieszajmy w ogóle w sprawy takie. Rozumiecie, o co chodzi? Umarł, zmartwychwstał, przyjęliśmy, jesteśmy nowymi stworzeniami. Mamy naturę owcy, natura świni umarła, dziękuję uprzejmie. Nowe stworzenia. Ale te nowe stworzenia, jeżeli będą skoncentrowane na świecie i ciele, czyli na systemie myślowym tego świata, tak? I na pożądliwościach oczu, pożądliwościach ciała, pysze życia, czyli pragnieniu tego, aby na tej ziemi zrealizować siebie, tak? No szlak nas traci. Czernie zjedzą wszystko. Ja wierzę, że na krzyżu Golgoty Chrystus stał się ubogi, abyśmy bogactwem Jego byli ubogaceni. Ja wierzę w wymianę krzyżową. Ja wierzę, że Bóg chce, żeby każdy człowiek miał tyle pieniędzy, żeby mu się przelewało. Kiedy mój przelewać? W ogóle wiecie, że Bóg jest Bogiem marnotrawnym. W ogóle leje i się leje. Po ręku, na ziemię. Rozumiecie, o co chodzi? W ogóle nasza mentalność biedy to jest taka, że jak jest szklanka, rozumiesz, to Bóg naleje tak, żeby nic nie stracić. Nas uczyli, jak nam kromka na ziemię spadnie, rozumiesz, to oczyść, pocałuj i schowaj, tak? A to jest mentalność nędzy. Nędzy. Tak zostaliśmy wszyscy wychowani. Wszyscy. Tak nas nędza zżarła. Moja babcia przeżyła wojnę i żyła w mentalności nędzy całe życie. Jak jej się rajstopy porwały, to cięła te rajstopy na takie kawałki i miała sznureczki do wiązania. Człowieku, i potem ona miała te sznureczki 10 lat po wojnie, 20, 30, 40, rozumiesz, całe życie miała te sznureczki. Już był, można było sobie kupić w sklepie sznurek po 20 groszy za metr, a ona dalej cięła stare rajstopy. Bo nędza była w jej głowie, biedakiem jest się tu, tu, nędzarzem jest się tu. Nie jest się nędzarzem, bo się niczego nie dostało od rodziców, możesz nie mieć nikogo. Rozumiesz? Ale jeżeli będziesz miał mentalność bogacza, tak, to będziesz miał pieniądze. Ale chrześcijanin ma mieć pieniądze, może być milionerem, okej, ale musi być zorientowany na królestwo. Możesz prowadzić biznesy. Rozumiecie? Biznesy. U nas natomiast w kościele nie nauczamy o dziesięcinach. My nie mówimy o dziesięcinach. My mówimy, walcie wszystko, co jest możliwe. Tak? Ja nie nauczam o tym, że jest dziesięcina dzisiaj. Ja mówię, dziesięciny już nie ma. Dziesięcina była w Starym Testamencie. Dzisiaj jest stocina. Stocina. Uratował ci Bóg tyłek od piekła? Tak. Należysz do Niego cały? Tak. Wszystko Twoje należy do Niego? Tak. Twoje talenty, zdolności? Tak. Wszystko? Wszystko. A więc nie dziaduj. Nie zastanawiaj się, czy to brutto, czy netto, albo co pastor z tego zrobi. Ja mówię, kupię ze spodnie z Zary i koniec. Dawaj na moje spodnie z Zary. Bo jestem najlepszym nauczycielem, jakiego w życiu spotkałeś. Jestem skarbem w Twoim życiu. Życie położyłem dla Ciebie, kocham Cię. Dawaj kasę. Nie szczyp się. Czego się szczypiesz? My wszystko daliśmy na królestwo. Ludzie, jak ja byłem złodziejem, ja miałem 100 000 miesięcznie, nie ruszając tyłka z domu. Jak ja dzisiaj słyszę, jak ktoś zarabia człowieku 3 000 i się sypie, czy on da 300 czy 400, mówię, złodzieju, przestań, uspokój się. Co ty robisz, ty? Czego ty masz taką mentalność chciwca? Co chcesz z tymi pieniędzmi robić? Mamy być milionerami, tak? Ale mamy być ukierunkowani na królestwo. Pieniądz nigdy nie może nas zeżreć. Sława nie może nas zeżreć. Splendor, nic nie może nas zeżreć. Żaden system tego świata nie może nas pożreć. A ci, którzy są posiani między ciernie, to właśnie oni. Ciągle liczą się z opinią. Ciągle liczą pieniądze. Ciągle patrzą, żeby nic nie stracić. A jak się zaangażuję w Kościół, to co ja będę wtedy miał z życia? Miałem kolegę, co łowił ryby. Chodził na ryby, Narodził się z Bożego Ducha. I dalej chodził na ryby. I kiedyś łowi te ryby. I Bóg do niego mówi, co tam robisz? Ryby. No ryby łowisz? To bez przesady. I on przyjechał do mnie i mówi, ja miałem takie coś od Boga. Ja mówię, człowieku, bo Bóg ci pokazuje, że masz warownię hobby. Jesteś hobbita. No hobby ma. No na ryby chodzi. Ludzie umierają. Ludzie umierają, człowieku, do piekła idą, wiesz o co chodzi? A on ma komfort, żeby raz w tygodniu sobie gospodarować wieczór. Człowieku, to ludzie u nas w kościele zżymają się, żeby, człowieku, czy taka, czy inna sytuacja, przynajmniej raz w tygodniu, dwie grupy ewangelizacyjne głoszą Chrystusa. Człowieku, lato, zima, wakacje, nie wakacje. Zapowiadają deszcz, to wstawnicy się modlą, żeby deszcz nie padał w tym czasie. A ten na ryby chodzi. On jest wolny. Wolny w Chrystusie on jest. No, dziękuję. Bo on może. Nie, to są ciernie, które zdławiają człowieka, rozumiecie? To ciernie. Nikt nie mówi, że masz nie odpoczywać, nie żyć. Odpoczywaj, tak intensywnie odpoczywaj, jak on intensywnie pracuje. Ja tak odpoczywam intensywnie, jak intensywnie pracuję. Absolutnie. Ale mnie nic nie ściska. Ja obojętnie ile mam pieniędzy, to ja i tak nie pójdę i nie wydam pieniędzy na jakieś rzeczy, które są w ogóle niepotrzebne mi do życia. My mamy dużo pieniędzy. I dalej mieszkamy w 59-metrowym mieszkaniu. Nam do głowy nie przyszło, żeby dom budować. Bo my czasu na to nie mamy. Możemy ze domku postawić. To nie ma problemu to wszystko. To nie są problemy, rozumiecie? Tylko moje pytanie takie do mnie. Po co? No po co? I co po co mi to potrzeba? Nie, może się kiedyś postawię, nie wiem. Może tak będzie, ja nie mam pojęcia. Na dzisiaj mi to przez głowę nawet nie przechodzi. Tak? Żebym ja miał się w ogóle zająć czymś takim, tak? Wszystko, co kupujemy, kupujemy pod kątem szerzenia królestwa. Wszystko. Od samochodu po każdą inną sprawę, tak? Mamy pieniądze i ludzie są coraz bogatsi w naszym zespole. Ale kierujemy ludzi nie między ciernie. Mówię, bo to cię zdusi. Tak? Ja byłem raz w życiu na dobrej konferencji finansowej, raz w życiu. Byłem na różnych, ale raz w życiu byłem na dobrej. Prowadził ją Peter Daniels. Miał wtedy 82 lata. Był, jest jeszcze nawet w czołówce najbogatszych ludzi na świecie. Nasz brat Chrystus się Australijczyk. Jak chcecie sobie nie poczytać, zobaczcie, co on tam w ogóle robi. Jego kiedyś robił wywiad w telewizji australijskiej. Zapytała go dziennikarka: panie Daniels, czy to prawda, że pan ma jedną parę butów? Milionów. A on mówi: prawda. A dlaczego? On mówi: mam jedną parę butów. Nie koniec. Ale mówi: jeździ pan bardzo drogim samochodem. A on mówi: tak, bo to jest bardzo dobry samochód. Stać mnie na niego. Jest to bardzo dobry samochód, się nie psuje. Rozumiesz? Chodzi o to, a jak dawał, a najlepsze było, jak dawał nam takie przykłady. Tam zaczęli pytać: a jak to jest być milionerem, niech brat nam opowie tutaj i tak dalej. A mówi: jest kilka zasad. Kilka zasad. Pierwsza to jest taka, że wiem, skąd to pochodzi i wiem, na co to idzie. Mówi: ja swojemu pastorowi nie przynoszę 10% swoich dochodów. Ja postanowiłem, że będę mu przynosił 40% na dzień dobry. 40% jest w małym kościele w Australii. 40%. Mówi: kiedyś przyniosłem mu 5 kg srebra. On mówi: ale co mam z tym zrobić? Mówi: nie wiem. Mówi: obij skarpetki, połóż w ogródku, na uzdobie. Druga rzecz jest taka. Mówi: widzicie tą kobietę, która tam siedzi? Tam siedziała taka też babcia 80-letnia. I on mówi tak: jestem z nią od 60 lat. Moja pierwsza i ostatnia żona. Jak dzisiaj się całujemy, to jest tak jak 50 czy 60 lat. On pokazał nam kręgosłup moralny. Niebiański kręgosłup, rozumiecie? Niebiański kręgosłup. On jest milionerem, ale on nie wydawał pieniędzy na to, co stało w opozycji do królestwa. On jak otworzył biznes w Pakistanie. I jak Pakistan chciał przeforsować ustawę o tym, że nie wolno głosić Ewangelii publicznie, tak? To Peter Daniels poszedł do prezydenta na spotkanie, bo miał z nim układy. I powiedział do niego tak: posłuchaj, mówię, mnie kolega, jeżeli podpiszecie tą ustawę, to wycofuję wszystkie aktywa z Pakistanu. I wyjeżdżam. Steroryzował prezydenta. To zrobił milioner. Rozumiecie? Milioner. Tak zastosował miliony. I to jest człowiek królestwa. To jest człowiek, który nie siedzi w cierniach. To nie o to tutaj chodzi. I na końcu: obojętnie zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i są otwarci. I wydają owoc. Jeżeli przyjmujesz słowo, musisz wydać owoc. Jeżeli otwierasz się na Boga, musisz wydać owoc. Musisz Twoje życie mieć sukces. Ja chcę Ci coś powiedzieć, jest skazany na sukces. Skazany. O ile będziesz stał na dobrej ziemi. O ile będziesz dobrą ziemią. A żeby być dobrą ziemią, to jest kwestia wyboru. I teraz posłuchaj, nie istnieje coś takiego, że jedni są tacy, a drudzy są inni z powołania. Bzdura! Bzdura. Nie ma ludzi powołanych do tego, żeby iść do piekła, i nie ma ludzi powołanych do tego, aby żyć w sposób inny, niż mówi Bóg. To ludzie wybierają. Bóg wie, kto będzie jaki, ale nie o tym mówmy, bo to nie jest teologia i teologiczna teraz sprawa, żeby wiedzieć, czy on wie, czy on nie wie. Powiem tak, jest tak wszechmogący, że może nie wiedzieć. W ogóle bardzo ciekawa rzecz z tym Bogiem. Bo on na przykład może zapomnieć grzechy, nie wiem, czy wiesz, o co chodzi. Więc jeżeli wszechmogący, wszystko wiedzący i wszędzie obecny ma taką funkcję, że może zapomnieć, to może też nie wiedzieć. Że on może wiedzieć, jak chce, i nie wiedzieć, jak chce. To jest jego prywatna sprawa, nie nasza. Tak? Naszą rzeczą jest to, co mówi Słowo Boże, tak? Że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, amen? Do poznania, ginosko, dotknięcia prawdy, głęboko wejścia w relację z prawdą. Tego chce Bóg. A więc to, jaką ziemią jesteś, od Ciebie zależy. A nie od tego, jakim Cię Bóg stworzył. I nie że do tego mnie Bóg powołał. Bóg mnie nie powołał do tego, Bóg mnie nie powołał do tamtego. Ludzie, Moja żona miała depresję. Ważyła 42 kg i paliła 2 paczki papierosów dziennie. Ona była tak zastraszonym człowiekiem, przeze mnie się w głowie nie mieści. Jej się chciałem zastrzelić, dlatego że zwróciła uwagę mi, że tam dealer przez się ze mną rozliczył z reszty towaru i została nam chyba torba jakiegoś narkotyku, rozsypaliśmy i wąchaliśmy, ona mi uwagę zwróciła. Wziąłem broń, przeładowałem, chciałem ją zabić. Brat się na mnie rzucił, zabrał mi to wszystko. Moja żona dzisiaj to jest pocisk Boży. Pocisk Boży. Głosi Chrystusa, jest prorokiem, uzdrawia, uwalnia. Któregoś dnia na modlitwie wstawienniczej usiadła za perkusją, to trzeba grać, tak jakby grała 30 lat. Czasami ktoś pyta, kto się nauczył grać na perkusji? Nikt. Usiadła, zaczęła grać na perkusji, koniec. W jednej sekundzie. Rozumiecie? Dlaczego? Dlatego, że to od niej zależało, jaką ziemią będzie. To ode mnie zależało, jaką ziemią będę. To ode mnie zależało, czy się zgodzę na to, żeby nie mieć mentalności złodzieja. Żeby nie kochać pieniędzy. Rozumiecie? To ode mnie zależało. Czy będę jej wierny? Czy będę kochał człowieka? Czy też będę niszczył człowieka? To jaką ziemią jesteś, zależy od Ciebie. Jesteś taką ziemią, jaką chcesz. Chcesz być twardą, będziesz twardą. Chcesz być fałszywą, będziesz fałszywą. Chcesz być w cierniach, będziesz w cierniach. A chcesz być dobrą, będziesz dobrą. Jeszcze dzisiaj pomóc się do Boga, powiedz: Panie Boże, ja chcę być dobrą ziemią. Ponieważ ja wiem, że jestem w tym miejscu i mam nie tylko odnieść własny sukces, ale mam też szerzyć królestwo na tym terenie. Ja wiem, że ja mam być poświęcony, a żeby był poświęcony, to ja muszę mieć jakiś grunt. Bardzo ciężko się poświęcić dla królestwa, jak jesteś nieszczęśliwy. Jak ci nie wszędzie we wszystkim wokół, to ciężko potem się głosić królestwo. Rozumiesz? To ciężko. Trzeba być dobrą ziemią na dzień dobry. Tą dobrą ziemią. Proszę Was. Kupcie się, stańcie się fanatykami, zapłaćcie cenę za to, opłaca się. Mówię Wam to z perspektywy człowieka, który to zrobił. Opłaca się. Nigdy nie miałem tylu przyjaciół, nigdy nie byłem tak szczęśliwy, nigdy nie byłem tak wyluzowany jak dzisiaj. W ogóle mnie nie interesuje opinia publiczna, rozumiecie? No szok. W ogóle. Czasami mam taki ubaw w ogóle z ludzi różnych. Kiedyś jednego człowieka mówi: Słuchaj, ty tak słabo urągasz. Urągaj jak na nas. Im bardziej, mówię, bo to jest naprawdę fajna sprawa. Im bardziej mi urągasz, tym się lepiej mówicie. Więc mówię: albo przestań i pokutuj, tak? No to weź profesjonalnie. Nie tam byle jak, bracie. Rozumiem? Przesady. Mnie nawet nie lubisz, tam bratem mnie nazywasz. Kocham prawdę. Nie boję się mówić o tym, jakie odnosiłem porażki i że dzisiaj też w różnych sytuacjach odnoszę. Kocham Kościół. Nie wyobrażam sobie życia bez Kościoła. Nie umiem żyć bez Kościoła. Uzależniłem się od Kościoła. Życzę Wam, żebyście przyjęli to słowo jako słowo od Boga. Jeżeli będziecie chcieli gadać, będziemy tutaj cały czas jeszcze, będziemy mogli sobie rozmawiać. Jeżeli masz jakieś dylematy, osobiste rzeczy, pogadajmy o tym. Nie ma takiej sytuacji, która jest nie do rozwiązania. Obojętnie w jakim miejscu jesteś, możesz być dobrą drogą. To jest możliwe dla każdego człowieka, rozumiecie? Bo skoro mi się udało, to się może udać każdemu. To proste, każdemu. I nie używajmy tych dzikich sloganów: Bóg mnie powołał do tego, Bóg mnie... Ja zawsze do ludzi mówię, do wierzących mówię: za bardzo Boga we wszystko mieszać. No naprawdę w ogóle nie potrzeba Go mieszać we wszystko. On jest stały, niezmienny, ma proste myślenie. Ludzie, jaki Bóg jest prosty. To jest tak zatrważająco prosta postać. Rozumiecie, on prosto kocha, prosto myśli, prosto sądzi. To my komplikujemy. I to my decyzje nasze, chore, próbujemy zrzucić na niego. To jest psychologia, kolejne zranienie. Jest to twoja wina, tak naprawdę, tato, że taki jestem. To ty mnie zostawiłeś. Nie, nie. To są twoje decyzje. Pomódlmy się. Ojcze, dziękuję Ci za ludzi. Znaczy, ja modlę się, aby Twoje słowa docierały do nich głęboko. Duchu Święty, ja chcę, żeby te słowa pracowały. Znaczy, ja chcę, żeby te słowa wywierały potężny wpływ na ich duszę. Duchu Święty, ja chcę, żeby te słowa burzyły wszelkie bariery demoniczne. Ojcze, ja chcę w imieniu Jezusa, Ojcze, aby podnosiły się prastare bramy, które zostały pozaciskane na ludzkich umysłach. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Ci, Święty Duchu, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz. Żeby teraz Twoi aniołowie pomagali ludziom przechodzić z punktu A do punktu B. Ojcze, ja chcę, aby każdy człowiek, który tutaj jest, podjął decyzję o tym, żeby być dobrą drogą, żeby być gruntem dobrym, gruntem świętym, Ojcze. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że tak właśnie jest, że teraz tak się właśnie dzieje. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Wywyższam Cię, Duchu Święty. W imieniu Jezusa. Amen.